Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest piękna niedziela, niedziela dobrego pasterza. Myślę, że każdy z nas, z Was wie, kim jest pasterz. Ale dzisiaj to rozważanie będzie troszeczkę inne, takie myślę, że wyjątkowe. Wspomnę cztery osoby, którym chciałem bardzo podziękować i które no, mają ogromne serca, więc mam taką ściągę. Chociaż tutaj mam zdjęcia też tych osób z różnych wyjazdów naszych i dobrze jest mieć przy sobie jakieś zdjęcia zawsze, że jak kogoś lubimy, kochamy, to można sobie do tego wracać. Ale uwaga, cztery osoby. Pierwsze, będę mówił ciocia, bo dla Was to jest ciocia pewna, a niektórzy znacie dobrze, Ania Z. To jest ta pani, która tutaj to wszystko montuje i robi. Co można by o niej powiedzieć? No, po pierwsze, to właśnie super potrafi montować te rzeczy. Jest naprawdę rewelacyjna. Po drugie, bardzo dobrze gotuje i to zdrowo, więc Ania, pozdrawiam Cię serdecznie. Druga osoba to ciocia Ola, pisze w powietrzu. No, ciocia Ola to jest ktoś taki, kto potrafi organizować różne rzeczy. Wy może jej za często nie widzicie, ale ona jak się czymś zajmie, to zawsze to wychodzi bardzo dobrze. Różne wyjazdy, spotkania i imprezki. Więc bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiam Cię, Ola. Kolejna osoba to Asia, ciocia Asia albo Joanna, jak tam kto woli. Tak, więc ja chcę powiedzieć, że każda z tych pań gotuje, więc też gotowanie, bo kiedyś miałem możliwość skosztowania. Ona potrafi też, tak jak która ciocia Ola, ale w innej dziedzinie ogarniać niektóre rzeczy, jak msze, spotkania. Po prostu robi to rewelacyjnie, organizacyjnie, takich właśnie rzeczy religijnych. Bardzo fajnie, naprawdę. I śpiewa do tego jeszcze, więc pozdrawiam Cię. I na końcu ciocia Ania W. Śpiewa, tańczy, recytuje i też ma bardzo dobre serce. Tak jak zresztą każda z tych, tak pokazuje, bo to wymieniam po kolei z tych cioć i też gotuje bardzo dobrze. Pozdrawiam Cię serdecznie. Każda ma w sobie dużo dobra. Każdą znam jakoś inaczej. I jeszcze jest wiele osób innych, bo każda z tych cioci ma przecież swojego męża i wiele, wiele innych osób, które są w moim życiu. Mógłbym tak mówić naprawdę o nich godzinami, ale dlaczego o nich dzisiaj mówię i dlaczego im dziękuję? Pasterz to jest też ksiądz, tak można by powiedzieć. I jeżeli chcemy z kimś mieć dobrą relację, znać się, to musimy go właśnie próbować poznawać jeszcze lepiej. Powinniśmy się właśnie poznawać w takich codziennych sytuacjach. Dobrze jest wiedzieć coś o kimś więcej. Jeżeli chcemy kogoś bardziej pokochać, zrozumieć, to trzeba o nim wiedzieć więcej. I dokładnie do tego zapraszał nas dzisiaj Pan Jezus. On jest dobrym pasterzem i On gwarantuje, wie nie tylko, że ktoś umie dobrze gotować, czy że jest dobrym człowiekiem, ale wie jeszcze więcej o mnie i o Tobie.
najlepszy pasterz. Ale jeżeli Ty chcesz znać Jezusa, pasterza, to właśnie poznawaj Go. Czytaj Słowo Boże, myśl o Panu Jezusie, patrz na krzyż, na obrazy, poznawaj Pana Jezusa. Chciej Go kochać całym swoim sercem. Bo jak kogoś znamy, to staje nam się bliższy. A jak staje się bliższy, no to się o Niego troszczymy, to nam na Nim zależy. To właśnie zaczynamy Go kochać, nie? I doceniać Jego obecność. A myślę, że Pan Jezus bardzo chce, żebyście Go kochały i kochali, mówię i do dzieci, i do rodziców. Więc zapraszam Was, drogie dzieciaczki, poznawajcie Pana Jezusa. Poznawajcie Go, spotykajcie się z Nim często, w kościele, w domu na modlitwie, tak jak potraficie. Przeprowadzajcie swoich rodziców do Pana Jezusa. Niech oni też Go poznają, bo On Was zna lepiej niż ja, te cztery panie, Wasze ciocie. On zna nas jeszcze lepiej, ale też chce, żebyśmy i my Jego poznali. Co Wy na to? Spróbujemy. Amen. Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu. Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku niebu. Twoje życie się zaczęło, no nie wszędzie.